No cześć, jestem Zio, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Evo i topię się w beczce pomocy! Musimy podać łapkę w górę! Zostawcie łapkę w górę tutaj, bo... koniecznie, słuchajcie, bo Zio nie wyjdzie utopię się, stąd! Utopię się, łapkę w górę, musicie podać mi tutaj szybko, w sumie, Agu, bo... pomóż może mi! Po prostu czekaj... Udało się? Wyjdź? Okej, okay. Dobra. Chyba mamy fejkową beczkę. No wszystko, ja dlatego mogłem oddychać pod tą wodą. Wszystko, ja sobie witam was bardzo serdecznie jeszcze raz w Minecraft Evo razem z Agu. Który witamy. Kanał macie oczywiście w opisie, zapraszam tam bardzo serdecznie. Bo dzisiaj pojawi się prawdopodobnie Minecraft, tak. Lego Harry Potter razem ze mną. Jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszam, bo naprawdę fajna seria. My się świetnie przy niej bawimy, tak samo jak przy Minecraft Evo. 19 tysięcy łapek w górę, tyle było pod poprzednim odcinkiem. Dokładnie tak. I wiemy, czego było przyczyną, że było ich mniej niż się spodziewaliśmy. Ostatnio nie dzwonią wam dzwonki. Dokładnie. I sami to mówicie. Więc teraz prośba do wszystkich osób, które już zadzwonkowały i zasubskrybowały kanał. Zaznaczcie dzwonek jeszcze raz i kliknijcie wszystkie powiadomienia, to jest bardzo ważne. A jak ktoś bardzo jeszcze nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje, tak, wszystkie po kolei tutaj, tak. Tak, subskrybujcie po kolei wszystkie, tak. Ej, słuchajcie, jak w ogóle chciałam wam powiedzieć, że 30 tysięcy łapek w górę samo się nie wbije. Dokładnie, więc dalej tak. Rekord jest do wbicia, my liczymy na was. Dokładnie, dlatego podajcie łapkę w górę, żebym mógł wyjść z fejkowej beczki. Tak, dokładnie. Słuchajcie, a na G2A z kodem Zio macie 3% zniżki na dowolną grę. I dzisiaj musimy dokończyć naszą erę, w której jesteśmy, zostały nam przynajmniej widoczne dwa zadania, może ich jest więcej. Czyli musimy zrobić coś, na czym możemy pisać. Tak się nazywa to zadanie dosłownie. No i musimy ogarnąć, jak zrobić parchment. Ej, to wkładam, już... wkładam ci kursor w oko, jak się z tym czujesz? Dość boleśnie. Sorry. Okej, okay. Żeby zrobić parchment, czyli pergamin tak zasadniczo, to chyba jest właśnie to. Bardzo możliwe. Musimy znaleźć, słuchajcie, Mulberry Tree, które już namierzyliśmy, że tak powiem, pomiędzy odcinkami, a sprawdziliśmy to przed, znaczy w trakcie ostatniego odcinka, co potrzebujemy. No i żeby dotrzeć do tych Mulberry drzew, które są żółte, co jest strasznie, strasznie dziwną rzeczą, czemu musimy... Czemu liście żółte są mniej dziwne niż różowe liście? No zasadniczo, a to są kwiaty wiśni, mordo, ty się nie znasz. Dobra, no może i tak to są kwiaty, ale to są liście, tak? Okej, dobra, musimy jechać, słuchajcie, w tamtą stronę. Znowu zaczynam mówić, słuchajcie, weźmy też łap za język w razie czego, jak będę to mówić, okej? Okay? No może niedosłownie, ale dobra. Ruszamy w tamtą stronę, tam będzie widoczna gdzieś w oddali wioska prawdopodobnie, możemy tędy przejechać. Wzdłuż wybrzeża i tam koło wioski znajduje się pierwsze drzewo, na które się napotkaliśmy gdzieś tutaj po drodze. Ponadto, słuchajcie... Na dzisiaj mamy zaplanowaną budowę domku. Jeszcze może nie widziałem, znaczy nie pokazałem tego tak bardzo mocno, ale przygotowałem wstępną ramę naszej budowli, którą tak, będziemy coś mieli. Tak, zaczęliśmy niby. Jeszcze nie zdecydowaliśmy zbyt mocno na temat, ogólnie na temat tego, jaki materiał wykorzystamy do budowy domu. Fajny byłby biały kamień, bo można go ciąć, on by mógł nam zrobić tak. Marmur. Właśnie to chcielibyśmy wykorzystać do zrobienia marmurowych parapetów, nie z marmuru, ale do tego przejdziemy pewnie jeszcze. No i a propos tego białego kamienia, bo ja znalazłem coś takiego jak niebieski kamień, bluestone się nazywa i nie wiem, no to jest dalej problem, żeby znaleźć ten whitestone. Myślę, że później, okay, później dobrze, pochodzimy... Myślałam, że się zgubiłam. Nie, nie, spokojnie. Myślę, że później pochodzimy w poszukiwaniu takiego białego... Co mnie gryzie? Jakieś kaktusy. Koniu, gdzie ty idziesz? Ty tu prowadzisz. Widzisz mnie teraz przez te lagi, które mam. I widać już też Mulberry Tree, które znajduje się w tamtym miejscu. Taka żółta plama, niewielka co prawda, ale jest. Jeszcze masz dziurę? Ja mam jeszcze dziurę. Okej, ale podchodzimy tam, słuchajcie, musimy zebrać... Dobra, teraz musicie słuchać. Słuchajcie teraz. Teraz słuchajcie. Musimy zebrać to drzewo i z tego, co sprawdziliśmy, jakbyśmy zobaczyli ten parchment, ja od razu wam pokażę. Tutaj mamy do zrobienia washi, a washi robi się z Mulberry Sheet, a Mulberry Sheet się robi z Mulberry Pulp, 4 sztuk. A jedną sztukę się suszy z wodą, mocząc bark, czyli korę tego drzewa. A biorąc pod uwagę to, ile tego tam jest, Agu, widzisz, tam są ze 4 pieńki, nie? Pieniek jest 1, 2, 3, 4, chyba to 4. Ojeju. Ale nie martw się, bo jeśli wypadnie nam sezonka, a póki co... Okej, mamy jedną sezonkę. Dobrze. Mamy dwie sezonki, więc super. Będziemy robić sobie to wraca szybko do mnie tutaj, wsiadaj na koń. Dobra, chodź koń. W ogóle śmieszna sprawa, jak tam taka półka się zrobiła w tym miejscu, gdzie to drzewo ciekawe, wyrosło, nie? Czy to jest związane z tym drzewem i ciekawe, czy to drzewo nie będzie nam demolować terenu. Nie, nie wiem, mam nadzieję, że nie. Dobra, wsiadaj na koń. Na koń. Właśnie, wsiadaj na koń i lecimy do domu z powrotem, także widzimy się już w domu. Lecimy do domu. Lecimy, wsiadaj na koń i lecimy do domu. Dokładnie. No tak. Co ty
mi jajkiem tutaj rzucasz? Jakim jajkiem ci rzucam? Nic ci nie rzucam. No czułam, że mi jajecznica się pod nogami zrobiła. Ale rzuciłem nie obok ciebie nawet, ja nie rozumiem tego. Jasne. Jesteśmy w domu w każdym razie. Myślę, że troszkę można było tutaj pomyśleć nad rozsadzeniem tego wszystkiego, tych drzewek wspaniałych, które przygotowałaś. Przygotowałam całe dwa, słuchajcie, całe dwie sadzonki, całe dwa drzewy. Wspaniale. Tak się powinno odmieniać to słowo, drzewy. Chyba tak. Ja nie wiem, ja jeszcze ortografii nie odkryłem, także jeszcze to przede mną jest. Co? Aha, bo to w sumie, co ja powiedziałem w ogóle i nie rozumiem. Ja nie wiem, jakieś trudne słowa nam towarzyszą. Zobacz, czy mamy mączkę kostną, kończkę mostną. Problem jest taki, że nie wiem, w której skrzynce się go spodziewać ewentualnie w potworze. Tam, gdzie są potwory. Mamy jedną. Okej. Okay. Idealnie. Próbuj. To będzie, słuchajcie, ślepy strzał. Uwaga. Idealnie. Dobra. Dobrze, musimy to robić mączką kostną, ale chyba mamy tam część takich... Idę z kośćmi do bizony. Bizonę podłączymy zaraz do przecierania. Wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, że jest coś takiego, że sobie stajesz drzewa tyłem, nie? I sobie tak do niego machasz. Nie, to nie jest Sky Factory, tutaj to tak nie działa, niestety. A kto pamięta, niech napisze koniecznie w komentarzu. A propos komentarzy, wiecie, że możecie kupić sobie nową koszulkę, która jest na sklepie w nowym wzorem? To ma naprawdę duży związek z komentarzami. A propos komentarzy, to jest naprawdę, dokładnie tak. Bizona, szybciej! Bizono, dawaj. W ogóle mnie zastanawia, czy my możemy mączki kostnej na przykład nie możemy jej zrobić w naszym tym tamtym takim... Chyba możemy. Jak to się... Chyba możemy właśnie meal. W tym okay. tamtym. Bone meal. Jest rzeczywiście. I 6 sztuk można dostać z jednej kości bizona. Dzięki. Dobra, zwalniamy dobra. Cię, jak już powiedziałem wcześniej. W sumie nie zwalniamy jej, ale ja zostawię jej tutaj ten wolne. Flaked bone. Niech ona się tym zajmie. Niech bizona ma... I co z tym... to czyli muszę zanieść te flaked bone jej tam do mielenia. Tak, flake bone'y tak. Aha, i teraz tak, słuchajcie, bo jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Teraz słuchajcie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Odkryłem, że aksle nie muszą być niszczone. Możemy je po prostu podnieść z shiftem. Postawić i klikając shift z większej odległości, trzymając shift, klikając prawy przycisk myszy, możemy je obracać. Także mamy podłączoną maszynerię. Zdecydowanie szybciej po prostu będzie ona działała, teraz bo działa. Nie będziemy musieli odpinać, przepinać, tylko po prostu shift. Nie wiem, czy to do końca działa, wiesz? Tak mnie zastanawia teraz. Coś zepsuliśmy. Okej, okay, teraz działa. Super, nie chyba działa, było obrócone. Złe jest. Gearbox był chyba źle obrócony. Teraz kręci, no zobacz. No ale to na górze ma kręcić. Mnie zastanawia, dlaczego piła się dalej kręci, mimo tego, że jest niepodłączona. Czyżbyśmy zrobili nieskończoną ilość energii i siły i mocy? A nie wiem. Chyba zepsuliśmy grę. Słuchajcie, ej, to w tym odcinku już dwa razy. I ta piła dalej... Właśnie ona się kręci. Ej, masz jakiś bloczek do pocięcia? Drewno, deskę? Nie? Miałaś drewno. 4 sztuki drewna. Tak, a to jest to. No, to weź tak. Od razu zobacz. Tak! Ale super! Mamy darmowe ja nie energię. Mogę, patrzcie, zepsuliśmy energię i działa teraz w nieskończoność. To dobrze, bo może nam się tego o, nie zepsuje, kurde. Co? Ej, ale popsuliśmy grę, no dobra, znowu. Jako, że ja robiłam skórę, to ty masz rób te rzeczy. Jasne. Jeżeli spróbuję rozsadzić te nasze drzewka. Dobrze, dobrze. O, drzewko jedno już wyrosło, a ja drugie zaraz od razu tutaj wysadzę. Super, no to weź zacznij je ścinać. Zacznij robić więcej kory, a ja zacznę ją tutaj sadzić. W ogóle co z twoimi purchawkami, które są tutaj zawieszone, wyschnięte no, takie? No, wyschły, no może je zebrać. To tak jak pranie zdejmujesz. Okej, okay, to proszę, zdejmij to, a ja szybko zajmę się robieniem naszych dobra, tych dobra. Wspaniałych. I teraz tak, słuchajcie, żeby zrobić naszą pulpę, bo to pulpę musimy zrobić do naszego parchmentu, czyli naszej jednej z ostatnich rzeczy, które zostały do zrobienia w stage'u. Ja nie wierzę, jeśli skończymy ten stage dzisiaj, to będzie super po prostu. 4 kory i jedno wiaderko wody i możemy zamieszać w naszym tym, czyli wlewamy wodę tutaj, słuchajcie, wkładamy 4 kory, tak słuchajcie, bo to jest bardzo ważne do posłuchania. No ja właśnie i mieszamy, zobacz. Wolałabym spać, ale muszę słuchać. Mierdu tutaj, jeszcze jeden obrót i uwaga, pyk! 4 sztuki. Bez zbroi tam poszło. Dobra, mamy zamoczoną korę. Czy masz więcej kory może? Kory jeszcze nie, ale zaraz zrobię. A to byłoby bardzo miło w takim razie. Aby zobaczmy w takim razie, co dalej będziemy potrzebowali, bo jeszcze poza samym parchmentem potrzebujemy zrobić sobie Astral Sorcery, nie umiem tego wymówić. Jak to jest? Jak się mówi czarodziej w sensie... Sorcery nie wiem, journal. Ale improwizuję. Okej, okay, i żeby zrobić taki journal, musimy. Journal. Co? Journal! No journal powiedziałem. No journal, bo to jest no journal. Journal, tak. Astral Tome to się nazywa, będzie ładnie brzmiało. Astral Journal. Żeby zrobić Astral Tome, potrzebujemy jeden parchment. Potrzebujemy 3 akwamaryny i 1 plant cloth. To nie będzie takie trudne do zrobienia. Mało tej kory dałaś. Nie ma więcej? Mordo, mało to zaraz. Ale ja potrzebuję 4, bo ja nie mogę tego zrobić. No ale na mało to leją w, wiesz, craftingu. W co?
No nie wiem, no improwizuję. W craftingu potrzebuję mieć 4. Jeszcze jeden log, nie masz? Ani jednej kory weku? Mamy jedną. O, doskonale po prostu. Nie potnij się. Tak nie potnę blisko, się. Blisko tej piły ja tutaj. Jestem ninja, prawie jak nasze karate zombie. Ej, to w takim razie nie wiem, czy rozsadzać dalej te drzewa. Może ja zbiorę te sadzonki jednak. Bo jak my już mamy dość, to... Nie, no jeszcze jeden potrzebujemy. O nie no. Tak, tak. Ale tak czy siak jest za dużo tych sadzonek, więc po prostu zostawię kilka. Bo potem będzie tak jak z tymi wiśniowymi drzewami, że będę musiała potem sprzątać, te liście będą zostawać. To okay. Tak nie powinno być. Jak to zostawać? No nieważne, nieważne. Co? Jak to zostawać? Co tam zostało, o czym ja nie wiem? No nic nie zostało, wszystko jest gra. Okej, okay. Dobra. Po prostu, jak liście rosną przy drzewie... Słuchaj, zrób jeszcze to ostatnie zostaje. Drzewo. Masz tutaj tego bąbla do wody. O, za tobą rzuciłem, możesz podnieść bąble go. Bąble do wody? Zrobisz ostatnie 4 sztuki, co? A ja bym się zajął może domkiem, który planujemy już od dawna zrobić. Ale bo to też trzeba byłoby się zabrać. Z jednego całego drzewa, czy nie, co? Z 4 sztuk kory. No, musisz czyli, zrobić. No właśnie. Okej, okay, 4 sztuki kory wkładasz do Pottery, czyli do naszego Harry Pottery. I w Harry Pottery kręcisz korbą razem z wodą, nie? No dobra, a my powinniśmy zająć się teraz domkiem. I wiecie co, wpadłem na pomysł. Chcieliśmy tego użyć jako ściany, ale zostawimy to w spokoju i użyjemy iron wood desek do zrobienia dachu. Myślę, że to będzie dużo, dużo ładniejszy, ładniejszy jakby look tego na całego. Na pewno będzie. No, ja też tak uważam. Także teraz słuchajcie, iron wood mamy mało, bo 9 sztuk tylko, ale mamy piłę. Co, sadzonych nawet nie jedną mamy i nawet kilka wysadzonych drzew, które już gdzieś tam są. Dobra, niech nam się tutaj porobi. Zobaczmy, ile z tego desek wyjdzie, bo chciałbym porobić schody, które... Schody, słuchajcie, odkryliśmy schody. Jeszcze w sumie nie odkryliśmy, bo jeszcze nie zrobiłem ani razu. Może zrobiłem? Ale tak, odkryliśmy ale już się da robić schody, dokładnie tak. Zaraz ci pokażę. A to czekaj, to białe to już jest to wyschnięte, tak? Bo ja w sumie nie ten... Zobacz, jakie mamy schody piękne, wspaniałe. Białe to jest wyschnięte i z czterech nie białych kraftujesz... Z czterech białych kraftujesz jeden taki magiczny... ten, jak to się tam nazywa? No, co później do kompresora się wkłada? No, dasz sobie radę, poradzisz sobie, wierzę w twoje możliwości, wiem, że jesteś w stanie to wszystko wykonać. Dobra, tylko idę opróżnić ekwipunek, bo strasznie mi ciężko, mam pełne kieszenie wszystkiego. Dobrze, a ja w tym momencie zajmę się domkiem. Słuchajcie, planowałem zrobić tutaj bardzo ładny dach. Tak, co? Tak. A, taki, tak, ale tak. Ładny? Taki piękny, żeby był. Dobra. Taki po prostu bomba. No to ja liczę na to, że będzie bomba. Znaczy, może nie, bomby, na bombę nie liczę. Znaczy, ja no. W sumie, zwłaszcza na dachu jeszcze, nie? To też nie jest zbyt dobry pomysł. Ale zobaczmy. I wiecie co? Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od płytek tutaj, cobblestone'owych, które będą nam robiły taki jakby próg. Nie że bąka, ale coś, tak, coś tego typu. I teraz w górę, kolejny, o kurde, no patrz, już się postawiłem. A może pochwalisz się, widząc, co zrobiłeś z naszym wspaniałym, cudownym... Ja nie wiem, o co ci chodzi w ogóle, nie rozumiem, nie pamiętam. Bo w sumie, może zwrócić uwagę, że nasze łóżka były i ich nie ma. Ja mam jedno w ekwipunku, bo zrobiłam nowe. No niestety, wiecie, jak to jest czasami, no... No jak jest? No właśnie tak, no, że raz masz łóżko, raz go nie masz. Tak zasadniczo. No niestety, przekonałem się na własnej skórze, że czasami się nie ma łóżka. Zdarza się ogólnie. A tak serio mówiąc, zniszczyłem łóżko łapką, okazało się, że wypadł patyk. Także nie niszczcie łóżka łapką. Nie, nie, nie. Nie róbcie tego. Nie, nie, nie. To jest nie ten. Nie róbcie tego w domu, absolutnie. Nie róbcie tego w domu. Nie niszczcie łupka łapką. Tak. Dokładnie tak. Nie wolno tego robić. Zapamiętajcie to sobie. Sobie. A my lecimy dalej, bo mamy pierwszą część dachu przygotowaną, czyli nasz domek a, z frontu. Tutaj patrzę, możesz spojrzeć, właśnie pokaż jak to wygląda. No ej, powiem ci, że naprawdę imponująco. Okej, przestraszałam się tego koła, tak strasznie mi się... A bo ono tak warczy strasznie głośno, nie? No. Też miałem dokładnie takie same ten za pierwszy raz. Jezu, co to ten? Czekaj, czy my nie powinniśmy tego wyłączyć? Jak to się robiło? Podnieść z shiftem, z bliska z shiftem możesz podnieść axla, wiesz? Tak na spokojnie sobie. A, muszę mieć wolną rękę, a nie miałam. Mhm. Czy przygotowałaś już te wszystkie pulpy i tym podobne... Tak, już wyschły właśnie ostatnie i za chwileczkę będę robiła już papier. Doskonale merganin. W takim razie. Mergani będziesz robiła? Tak, merganin. O kurde, no to super. Merganin, jak ci się podoba to? Merganin? To nie no, fajnie brzmi ogólnie. Nie no, fajnie. Merganin, nie? Tak? Widziałem w życiu wiele liczb i tak dalej. Tak. Okej, okay. Dobra.
Mamy ciąg dalszy dachu do przygotowania. Mam nadzieję, że tobie idzie równie dobrze z robieniem naszego merganinu. Tak, tak. Nie, czekaj, czekaj, Bizona, bo ty tu jesteś w innym... Coś mi dzisiaj nie idzie. Ja nie wiem, co ty w ogóle robisz, bo nie widzę cię zasadniczo. Mam nadzieję, podczas montażu będę miał na pewno niezły ubaw, oglądając to, co teraz próbujesz robić. Jak zwykle w ogóle, gdy ja cokolwiek próbuję robić. Dokładnie. Robię na przykład ramki. Dokładnie. Na pewno tak będzie. Dobra, ja potrzebuję więcej tych desek sobie przygotować jednak, tak przeliczyłem się. To sobie przygotuję, zobaczysz. Tam tego drewna troszkę posadziłem. Widzicie, tutaj jest drewno ironwoodowe, to będzie można sobie zrobić. Ej, coś mi tutaj nie pasuje. Czy ty prasujesz w tym momencie ten merganin, czy nie? Tak, ale merganin... Okej, okay, ukradła mi skrzynka, dobra. A, no widzisz, bo tam to widzisz, jest wszystko przygotowane pod to. Tak, to wszystko wyciąga, zabiera. To jest kalkulatoret, dokładnie tak jak trzeba. Dobra, Bizona, wracaj do tego miejsca, biegaj. Okej. Okay. Prasuj na merganin. No to prasuj merganin. Szybciej. No ona prasuje. Okej. Okay. I ma już, czy nie? No i dlatego. Tak. Ale, aha, bo ona robi dopiero ten wasabi, tak? Jak to się nazywa? Washi. A no, wasabi. No, mówiłem. A, tak, tak. To ona robi na razie wasabi, a jak zrobi wasabi, to będziesz mogła z tych 4 sztuk wasabi i z akwamaryny zrobić pergamin dopiero. Akwamaryny. Merganin, tak. Merganin będziemy robić. Dokładnie tak. I no, czemu moja papuga ciągle udaje jakieś potwory? Mam ochotę pozbyć się jej. Okej. Okay. W sensie mogę? To twoja papuga. No właśnie, czuję odpowiedzialność za nią. No to dobrze, no jak chcesz jej pozbyć. Wywiozę cię. Ja powiem ci, że to w najgorszym przypadku jakieś 2 uderzenia. Nie mogę tego zrobić. Dobrze, nie musisz. Dobra, mam 4 te merganiny. Tak. A gdzie mamy akwamaryny? W moim ekwipunku, już do ciebie biegnę, żebyś mogła to przygotować. Stój! A. Tu! No, masz crafting podręczny. Proszę bardzo. A mogę podnożny? No, jak masz. Zasadniczo ja nie mam. I tym sposobem, słuchajcie, mamy nasz pierwszy merganin. Doskonale. I tylko tyle potrzebujemy. Raz, dwa, trzy. Proszę cię bardzo, teraz potrzebujesz plant cloth do tego. Czyli ten taki zlepek tych. Dobra. To można zrobić z dowolnych pasków, nawet z plant twine'ów, czyli po prostu z roślinnych tych możesz zrobić. Nie musisz robić skórzanych, nie w każdym razie. Dobrze, dobrze, w takim razie... Dobrze, nie słucham cię. Ale robię swoje, nieważne, nie było tematu. To mają być te... Nieważne, dlaczego mówisz w ogóle. Ja się skupiam teraz na robieniu merganinu. No dobra, no poczekaj, teraz musimy merganin złożyć w rzeczy. Ja już tutaj słuchaj, wszystko wiem, ty co ty mi... Dobrze. Co ty mi tutaj będziesz mówił? Co, a ja tu jestem tylko zwykłym stolarzem, właśnie kroję piłą swoje wspaniałe drewno, które właśnie ściąłem. Słyszę, ale nie słyszę swoich myśli tak głośno. Uwaga, czy to będzie ten moment? Zaczekaj! Okej, okay. Goal reached! Jeszcze nie! Jeszcze ostatnia rzecz przed nami do zrobienia! Został nam Luminous Crafting Table. O, jacie. Czekaj, muszę tylko zobaczyć, co to jest. To jest świecący crafting table. Tak? Jego się robi, znaczy nie no, luminus, bo to w sensie taki świetlny bym powiedział jego bardziej. Jego się robi w rytuale. W rytuale go się robi, to trzeba było zacząć ładować już w takim razie Necronomicon. Ja zaniosę swój Necronomicon, żeby on dobra, się tam ładował. Zobaczcie, jak mój wygląda, on tam chyba jest cały czas gdzieś. Nie, chyba go zebraliśmy, bo nie chcieliśmy... Nie chcieliśmy tutaj wysadzić nic. Okej, niech się ładuje mój Necronomicon, będzie potrzebował 1000. Bo ja widzę teraz wszechświat. Czy nam wystarczy akwamaryny? Dokładnie tak. Chcesz zobaczyć wszechświat? Albo M wcisnę masz, tak? Nie, to inny wszechświat, taki naprawdę taki, wiesz, taki, jaki? Że wbija cię w fotel, jak go zobaczysz. Pokaż. Masz, otwórz sobie tę książkę. Już się zaczynam aż bać. Ale spróbuj, znaczy, zobacz. W sumie mogłem to pokazać z swojej perspektywy, więc sam nie muszę tego otwierać. Wow! No właśnie dochodzi. O jacie, patrz, ruchome to jest. Można przyzoomować. Jak można bardzo przyzumować? Tego to ja nie wiedziałam. Jak można jeszcze bardziej przyzumować? Ale to jest piękne! Jak się mega jaram! Dobra, to trzeba będzie później to zrobić. Weź ją, bo ja nie mam miejsca w ekwipunku oczywiście, w tym momencie. Oczywiście, że ja noszę wszystkie książki. Czekaj, bo ja muszę zobaczyć, ile mi tutaj w moim Necronomiconie tutaj... o, 1400, super! Potrzebujemy w takim razie mieć 5000... nie. Nie, 1000, tylko 1000. 1000, ale okay, potrzebujemy 1000. Dwa te kamyczki, takie blank slate, reinforced slate. Nie mamy żadnego na pewno? Nie, na 100% nie mamy żadnego. Także trzeba będzie przygotować. Tak, chyba... Z blank slate, tak, czyli ze stone i z tego. No to trochę trzeba się podzikać w palec znowu, hehe. Śpisz? Nie, dźgam się w palec. To dźgaj się w palec, śpię, a ja się prześpię. Dźgam się w palec. Ja zaraz przyjdę podźgać się razem z tobą, to będziemy w sumie mogli wspólnie tutaj jakieś rytuały pouczyniać. Tak myślisz? No, dokładnie tak. Nie! Co nie? No nic. Aha.
Ale masz już pierwszy przygotowany, tak? Tak. A do drugiego poziomu, co jest potrzebne? Potrzebne jest 2000 krwi. To będzie trochę więcej wymagało, ale spokojnie. Ja robię od razu drugi poziom. Wiesz co, to ja pójdę do ciebie i może też się poczekam. Daj mi sztylet, od razu przygotuj. W ogóle też, ej, doładowałem swoje wyżywienie powyżej 95% w trzech tych. Tylko jeszcze owoców mi brakuje. Jacie, to ty masz lepsze wyżywienie. Nie, 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 ty masz lepsze, bo ty masz więcej tych. Ale ja nie mam zbóż. Sztylet potrzebuję. No rzuciłam ci. Aha, ja go włożyłem do skrzynki. Dobra, daj się zrobił, czyli no, teraz zbieruj. Stone'a. Okej. Ja nie mam stone'a, mam nadzieję, że ty masz. Dawaj. No jest w skrzyneczce. Jeden stone, jedną sztukę ostatnią potrzebujemy. To już nie musisz się dziwać, dobra, to powinno wystarczyć. Dobra, i czekaj, co jeszcze? Dioryt potrzeba chyba, nie? To jest marble. Marmur, czyli to zwykły jest marmur musimy zrobić. Mam nadzieję, że to nie musi być ten konkretny zrobiony. Nie, to jest dowolny marmur. Czyli marmur, po prostu marmur, który mamy w skrzynce przygotowany. Podnieś. Nie, to muszę podnieść? Tak. Nie, aha, bo ty robisz już ten reinforced. Tak, tak. Dobra, to ja tutaj muszę nadźgać no nie, się. Nie musisz, proszę. Wystarczyć ci. Wystarczy tego? Ale no skąd wiesz, ile jest krwi w środku? No nie wiem, ale wcześniej wystarczyło. No okej, okay. No ale to cały czas schodzi, tak, nie chcę nic mówić, nie? No to jak zejdzie, to dołożymy. Okej, okay. Dobra. Nie przejmuj się. Ja się nic nie przejmuję. Co się martwi? Ja się nic nie przejmuję, jestem przynieś tylko zwykłym marmur. Stolarzem, który przygotowuje i dach. I została krew, i co? Teraz krew się zmarnuje. Mamy dwa? Już? Mamy dwa. Tak? Super, idź układaj w takim razie na tym, na ołtarzu wszystko tak, jak powinno być. Czekaj, muszę zobaczyć, jak to powinno być, czyli góra-dół. A jaka to jest orientacja względem... Nie ma znaczenia. Okej. Okay. Nie ma znaczenia, może być losowo, dowolnie tak naprawdę. No to okej, okay. I teraz dwa marmury już tylko, tak? Zostały? Tak, czekamy na ciebie z marmurem. Słuchajcie. Cóż to będzie? Marmur raz, marmur ja dwa, boję. Odpalamy! A jak tu wyjdzie jakiś potwór? Nie udało się. Może to nie jest wszystko jedno, zamienimy miejscami. Niekoniecznie. Tylko czy to nie musi być jakiś marmur przerobiony w chiselu? Tak mnie zastanawia teraz. Ale nie mamy chisela. Nie, nie musi być, to powinien być ten zwykły marmur. Dobra, teraz. Tak? Myślisz, że próbuj. Zadziała? Uwaga! Może mam za małe... Nie, no mam 1411. Craft, co robię źle? Crafting jest na środku? Nie. No a to właśnie. Aha, no to weź szybko skraftuj. No to a to już. Ja skraftuję, to ja już mam. No to craft. Uwaga! I teraz... A czekaj, bo źle kliknąłem. Jeszcze raz. I teraz... Okej. Okay. Łasz, zaczyna gadać tutaj. Ja nie słyszę tego, ja w ogóle... I znowu będą memy z tym, że się dziwne miny mowa, robi. Mowa, nie wiem czego, ty nienawiści mowy używasz teraz. Walnęło, jest nasz crafting! Zlagowało mnie, to znaczy... Ale lag, ale lag. To znaczy, że jesteśmy... Ty już jesteś, ja jeszcze nie. Dobra, co to takie... Co to o, bitch! Tak walnęło, że plażo. Nie, wiesz, wiesz, to tak, no. Mamy w sensie, plaża, bitch, drugi... ten... Tak. No tak, no tak. Dokładnie tak, tak. I w stage'u drugim co mamy do zrobienia? Szkło! Tinkers, tinkerery! Same ciekawe rzeczy, słuchaj, ale na razie nie spoilerujmy sobie, może po kolei, o, powoli. O kurde! Nie ksytuj się, dzisiaj robimy dom. To tak, słuchajcie, dobra. W domu. Także dzisiaj dom i... Ej, ten crafting to gdzieś trzeba postawić go. No tak, 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 myślę, że tak, że spokojnie. Myślę, że bezpieczny ja nie wiem ogólnie, jak on działa jeszcze. Czy w tej książce, nie, no w tej książce chyba tam nie było nic opisane na ten temat więcej, nie? Dobra, czekaj, ja lecę szybko na dach, bo muszę go skończyć, bo już niewiele mi naprawdę zostało. Czekaj, no to może ja popatrzę, jak robisz dach. O, to jest bardzo dobry pomysł. Ja tam ja propsuję ogólnie. Ja będę kierownikiem, słuchaj, ty będziesz budować? Nie, dobrze. Tak naprawdę dasz mi parę bloków, to ja ci pomogę. Znaczy tutaj niewiele zostało, tak prawdę mówiąc, a, wiesz? No dobrze, może akurat zdążę dotrzeć, bo tak jakoś daleka droga do siebie. W sensie, siebie. Tylko ten zarys dachu na razie taki bardzo wstępny chcemy zrobić, a później co będzie, to będzie. Zobaczymy. Co ma być, to będzie? Masz dokładnie tak. Jakieś dla mnie? No w sumie mówiłem, że tak średnio, bo tyle mam tych schodków. Ale ten schodków. Dach jest super, te schody. Bardzo mi się podoba ten piękny. Kolor. On jest taki ładny, nie? Tak, dokładnie, jest śliczny. Dobra, weź zobaczmy od frontu, jak to wygląda. No pewno dobrze. Weź tam zajrzyj w takim razie. Ja tutaj postaram się jeszcze powykańczać to wszystko, tak żeby powinno być tak, jak powinno być. No w sumie fajnie byłoby zobaczyć to trochę bardziej z góry. Ale od dołu wygląda ciekawie, na pewno to okienko będzie super. Czy podkładasz ciekawie. Tutaj schodki od dołu w ten sposób? W sumie możesz. Chyba tak, co? Myślę, to jest chyba możesz. Nie głupie. Dobra, i tutaj o, trzeba będzie jeszcze zniszczyć tylko o tą, poczekaj chwilkę, zaraz tam dotrę, jeszcze patrzę, sekundę, patrzę, uwaga, czekam. Uwaga, dobra, i tutaj postawić schodek. Dobra. I wygląda pięknie, cudownie. No, powiem szczerze, że ta dziura trochę z czymś mi się kojarzy, ale nie mam pojęcia z tym. Ja nie wiem, o co ci chodzi, przepraszam bardzo. Ja też nie wiem, o co chodzi. więc może po prostu nie będę tam patrzeć. Ale słuchajcie, myślę, że zarys domku wstępnie przygotowany. I to idealnie naprawdę fajnie na nową erę. Którą?
rozpoczniemy już w następnym odcinku Minecraft Evo. Mamy nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli wam się podobał, obowiązkowo łapka w górę. Pamiętajcie, cel 30 tysięcy. Mam nadzieję, że w końcu się uda nam go przebić. W którymś odcinku, mam nadzieję, że w tym. Już, tak, to liczymy będzie. Liczymy na to, że wraz z kolejną erą pobijemy kolejny etap. Dokładnie tak. Pobiliśmy tą erę, słuchajcie, byliśmy jej w kości. Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. U Agu na kanale dzisiaj pojawia się nowy odcinek z Lego Harry Potter. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak się świetnie bawimy przy klockach Lego, wbijajcie tam obowiązkowo. Zapraszam. To było na tyle z naszej strony dzisiaj. Poprzedni odcinek, jak i całą serię Minecraft Evo macie w tym momencie na playliście, która tu gdzieś się pojawiła na środku. Na liście przypłynie, wiecie, liście. Pamiętajcie o nowych wzorach na koszulki, które są dostępne na sklepie, macie również tu odsyłacz i kanał Agi również. To było na tyle z naszej strony, trzymajcie się, na razie i cześć. Pa.